Andrzej, menedżer z duszą wędrowca, miał marzenie o płynnym mówieniu po angielsku, które często odbierało mu dech w piersi. Poznaj historię Andrzeja i zobacz, czy może pomóc Tobie? Andrzej zanurzał się w różne metody nauki, przemierzał korytarze różnych szkół, próbował nawiązać głęboki kontakt z językiem, ucząc się od native speakerów, ale mimo to czuł, że kręci się w kółko, tęsknił za słodkim smakiem sukcesu. W końcu prawie poddał się, ale los, jak zawsze nieprzewidywalny, miał dla niego inne plany. Pewnego dnia spotkał nauczyciela, który powiedział mu coś, co jak błyskawica nocne niebo rozświetliło jego niewiedzę. Nauczyciel pokazał mu, że dorośli mogą uczyć się angielskiego tak skutecznie jak dzieci, tylko muszą obniżyć swoją naturalną potrzebę kontroli. Andrzej, z nową nadzieją w sercu, postanowił spróbować jeszcze raz. Tym razem poczuł, jak nauka angielskiego zaczęła płynąć jak rzeka, łagodnie i swobodnie. Obniżanie potrzeby kontroli stało się dla niego jak odprężenie, przynosząc mu spokój i postępy podczas spotkań z nauczycielem. Andrzej nigdy nie przypuszczał, że to, co jest naturalną cechą osoby dorosłej, może stać na drodze do nauki języka angielskiego. Był pełen wdzięczności, że spotkał nauczy nauczyciela, który otworzył mu oczy. Dziś Andrzej mówi płynnie po angielsku. Jest wdzięczny za tę podróż, która nauczyła go, że czasem trzeba odpuścić, zmienić podejście i zrobić coś niezgodnie z tak zwanym zdrowym rozsądkiem, aby osiągnąć swój cel. Jestem Tomasz English Wyszkowski. Pomagam menedżerom odblokować płynny angielski.